Partnerem odcinka jest sklep opon.com. Auta elektryczne są strasznie niebezpieczne i nawet ta Tesla, którą dostałem do testów, płonie. Chodź do mnie, Kubuś! Witajcie, drodzy Kickstera! Jestem Tesla Model S-Train. Dzisiaj to ja będę gwiazdą tego odcinka. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Kickster jedzie. Za mną stoi samochód, który ma moc ponad 1000 koni. Tutaj ma napisane, że będę krzyczał, ponieważ przyspieszenie tego samochodu to deklarowane gdzieś tam okolice 2,1-2,2 sekundy. Czy to auto zrobi na mnie wrażenie? Przekonajmy się. Przed Wami Tesla Model S Plate. To jest tak naprawdę Tesla Model S, tylko Plate się nazywa dlatego, żeby odróżnić trochę tę najmocniejszą wersję od tych takich normalnych, można powiedzieć, które też są mocne. Pierwszy raz Teslę testowałem Model S, można powiedzieć, że 6 lat temu. Odcinek Wam się spodobał, chyba się tam na milion w ogóle obejrzał, także super, możecie sobie wrócić do tego odcinka. Ale to była wersja taka jedna z pierwszych, można powiedzieć, miała napęd na tył. Po drodze jeszcze dostałem na testy właśnie S-kę, taką, która miała deklarowany zasięg około 300 km. Testowałem ją dla Was na prywatnym kanale, sprawdzałem jaki jest zasięg, sprawdzałem ile można nią przejechać i tak dalej. To było kilka lat temu, ta technologia elektromobilności poszła do przodu. Dzieckiem tych wszystkich prac nad samochodem, udoskonalania tego wszystkiego jest właśnie S-Plate. Ona wizualnie się w zasadzie nie różni za bardzo od tych wszystkich S-ek produkowanych od 2015 roku. Największą różnicą jest to, że jest to oczywiście model poliftowy. Przedlift miał taką atrapę grilla okrągłą. Teraz widzicie to na przebitkach. Jak wychodziła, to się mogło podobać, ale jak wyszedł polift, czyli taki ładny, fajny, smukły, bez żadnego grilla, to naprawdę tamta się wydaje mega stara, przynajmniej ja tak mam. Możecie dać znać w komentarzach, jak Wy to widzicie. Z takich jeszcze mniejszych zmian, tutaj znajduje się kamera. I mało tego, że mamy lusterko, to jeszcze ta kamera pokazuje nam po prostu, co się dzieje. Jednak najważniejsza różnica pomiędzy zwykłą S-ką a S-Plate'em, pomijając oczywiście moc, znajduje się we wnętrzu, a jest nią kierownica, a w zasadzie wolant. Co? Deklarowana moc ponad 1000 koni robi wrażenie. Sprawdźmy, czy rzeczywiście robi i jak takie 1000 koni w budzie, która waży 2 tony, ze mną może troszkę więcej, radzi sobie w warunkach krótkiego, krętego i mokrego toru w Toruniu. Jedziemy. Ale mam tu dzisiaj grzywę, jak jakiś lew czy inny żbik. Na całe szczęście jest dzisiaj mokro, nie może być przyczepnie. Chociaż powiem Wam, że S-Plate robi wszystko, żeby utrzymać nas w torze jazdy. Oczywiście możemy sobie tutaj poprzełączać, dowolnie dostosowywać tę kontrolę trakcji, jak ona bardzo ma się wtrącać, jak bardzo nie wtrącać. Tryb kierowania sport, jazda na torze i teraz mamy balans pojazdu, mamy 40/60, wspomaganie stabilności na 0. To ja bym tak tutaj zrobił, może tak minus 1, tak o. No i generalnie wszystko jest w porządku, dopóki przyspieszasz, robisz sobie jakieś takie zakręty wąskie. I tak jak wszystkimi innymi samochodami zawsze się jeździ za 15/3 i tor w Toruniu jest takim, że cały tor na 15/3 można przejechać, to jest jeden zakręt, w którym no to za 15/3 trochę nie wystarcza. I właśnie dojeżdżamy do tego zakrętu i teraz tak, albo jadę tak, czyli jak debil, bo już zaczynam krzyżować ręce, a też nie wezmę tą techniką taką, jaką się tutaj powinno jeździć, czyli ła, i ściągacie kierownicę, no bo nie ma. Więc ten samochód jest przystosowany do tego, żeby jeździć im na wprost.
I mamy tutaj dość ciekawą naklejkę, która pokazuje to, co znajduje się na wyświetlaczu, gdy włączymy tryb dragster. Rozmazujący się, można powiedzieć, świat. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Tryb dragster, instrukcja nam mówi, żeby wcisnąć na maksa hamulec, wcisnąć na maksa gaz. I już tu się podświetla światłość, przygotowanie do uruchomienia. Zawieszenie przednie się obniża na maksa. Jak ono się na maksa obniży, to tutaj wyskakuje monit gotowy do uruchomienia. Puszczamy hamulec, uwaga, jedziemy. O kurwa. Dobre. W trybie dragster 40 minut muszą się grzać baterie, żeby była ta pełna moc. Więc ja bym pojechał na ładowarkę, doładował ją do swojego maksymalnego zasięgu 500 km, rozgrzał ją jeszcze troszkę po jeździe i wtedy spróbował jeszcze raz. Każda Tesla tak naprawdę od początku produkcji, czy to była S-ka, czy to była trójka, to tak naprawdę one się prowadzą bardzo dobrze, bardzo pewnie. Widać, że te napędy robią wszystko, żeby nas utrzymać w torze. Chyba że włączymy tryb driftu, to wtedy tak naprawdę żaden system nas nie ogranicza, a jesteśmy w stanie z jednego kopnięcia gazu polecieć bez problemu bokiem. Mówisz, kurde, 1000 koni, przerzucę sobie napęd na tył i będę driftował. I wtedy sobie przypominasz, że twoja kierownica przypomina brytwannę. Dobra, spróbujmy przejechać patelnię bokiem. Zawsze jak się przejechało samochodem patelnię bokiem, to znaczy, że to jest dobry driftowóz. Jedziemy. I wonder if you know how the love in Tokyo. Nie jesteś w stanie po prostu zrobić porywa nic! Moments later. Próba numer 143. Po chuj mi tutaj tryb drift, jak mam kurwa tryb chujowa kierownica. More moments later. No nie, no się nie da być precyzyjnym. To tak jakbyście mieli zrobić zastrzyk kijem od miotły. Wieloma autami driftowałem, ale chyba jeszcze nigdy tak chujowym. Pierdolę. Wysiadam stąd, kurwa. Nie będę tym driftował. No dobra, żartowałem. Jest! Przejechał! Jeździmy w kółeczko, dodajemy gazu. I co się powinno wydarzyć? Nawet bączek to jest jakaś, kurwa, udręka. To jest chyba pierwsze, jedyne auto, w którym nie dam rady wokół Kuby bączków zakręcić. No ja nie potrafię tym, kurwa, samochodem jeździć. No nie, i to trąbi, kurwa. Okrutnik. Jeśli chodzi o jazdę taką na co dzień, to ta kierownica przez większość czasu jest w porządku. I rozumiem, że w Ameryce, no to tam są proste drogi, mało się generalnie tą kierownicą kręci. Więc może z takiego założenia Elon Musk wyszedł, że skoro jeździ się prosto, to ta kierownica może tak wyglądać. A druga sprawa, że mamy tutaj oczywiście autopilota. Mamy tutaj dwa pokrętła. Naciskamy sobie dwa razy, bo mamy piękne niebieskie linie, które nam pokazują drogę. Delikatnie obróć wolantem. Generalnie w Europie nie jest dozwolony autopilot, czyli musimy trzymać te ręce na kierownicy. I na przykład w Kalifornii tak jest, że tam prawo zezwala na to, żeby na autopilocie jeździć. Są filmiki, gdzie Tesla przejeżdża ileś tam set kilometrów na właśnie autopilocie i można tam to robić. Bagażniki oczywiście standardowo, nic się nie zmienia, tak jak we wszystkich S-kach i w trójkach w sumie też, i z przodu, i z tyłu. Tutaj mamy malutki bagażniczek, zobaczcie, przejściówki, przejścióweczki, folia bumelkowa do pakowania zamówień z kickster.shop. Zapraszam serdecznie, tam różnego rodzaju naklejki, stop hybrid, go benzin, go petrol, go V8, go Vtec. Wbijajcie, naprawdę bardzo dużo nowych wzorów. Z tyłu dość spory bagażnik. Nawet tak spory, że sobie wejdę, w końcu Kickster jedzie, proszę bardzo.
Tu jeszcze mamy, patrzcie, o! I nawet sobie mogę, patrz. To jest w ogóle bardzo wygodny bagażnik, bo jest taki. A z racji tego, że jest taki, to w tym teście, który właśnie 6 lat temu się ukazał, tu były siedzenia. Czyli Tesla Model S, tamta, była 7-osobowa. Felga. Warto zwrócić uwagę na to, że ona ma taki rowek tutaj. Bardzo mnie ciekawi fakt, że gdybyśmy się w jakiś żwir wpakowali, to czy aby przypadkiem nie byłoby tak, że na przykład w tym miejscu, tak jak tutaj teraz sobie o woda stoi, to tak by sobie żwir stał i to by wpływało na to, że te koło byłoby niewyważone. Ktoś to przemyślał? Do aut elektrycznych używa się nieco innych opon. One są jeszcze w środku wygłuszane taką gąbką. Oczywiście nie wszystkie, ale generalnie te opony do elektryków się troszkę różnią, dlatego że muszą wytrzymywać ogromne przeciążenia, które działają na te opony. I ta opona robi wszystko, żeby ten samochód po prostu utrzymać w ryzach. W tym przypadku jest to Pilot Sport 4S, bardzo dobra opona. Takie Michelin czy jakieś inne, bardziej budżetowe opony i nie w rozmiarach 21, tylko może trochę mniejszych, możecie kupić oczywiście na jedynej słusznej stronie do kupowania opon, czyli sklepopon.com. Pamiętajcie o kodzie rabatowym Kickster, który daje potężne, zawrotne 25 zł rabatu od zakupu całego kompletu opon. W porównaniu do standardowej S-ki, z tyłu jest miejsca mniej. Podłoga jest wyżej. Mam wrażenie, że akumulatory zajmują więcej miejsca, mają większą pojemność i po prostu gdzieś trzeba było je zmieścić. Generalnie zatykamy sobie trochę uszy kolanami, tak jak w Cinquecento albo Fiacie 126P. Ale w takiej pozycji przynajmniej mogę sobie umilić podróż, oglądając sobie najlepszego youtubera motoryzacyjnego w Polsce. Kurwa, włosy. O, chłopce Kalibre wygrał, zobacz. Ale ci youtuberzy to mają pieniędzy, no, samochody takie rozdają, kurczę. W ogóle bardzo ciekawe jest też to, że mamy ekran w miejscu, w którym zazwyczaj są nawiewy. I to na grafikach fajnie widać. Sobie ten nawiew naciskamy palcem i sobie ustawiamy, gdzie on ma wiać. Góra, dół. I podgrzewane fotele, możemy sobie kliknąć. Jak chłop ma 37 stopni gorączki, to już w ogóle umiera. Więc to jest tak, 3 dni życia mu zostały, 2 dni życia. Jeden dzień i już umiera, nie ma go, na biało. Jak kobieta ma okres, no to może na przykład oznaczyć sobie, tak? Wiadomo, że jak się okres już skończy, to możemy sobie koleżankę zaprosić na Netflix and chill. Winko sobie otwieramy, no co prawda lodówki nie mamy jak w Rolls-Royce, ale myślę, że z kolą też będzie okej. No i możemy na przykład sobie bajki obejrzeć, żeby tutaj, prawda, już przyzwyczajać naszą wybrankę do tego, że może kiedyś w przyszłości zbudujemy z nią taką oto piękną rodzinę. Turbulencje wtedy mogą być, jak coś pójdzie nie tak. Więcej oczywiście dzieje się z przodu. Najważniejsza rzecz to ekran, który w poprzednich S-kach był pionowy. Stwierdzili w Tesli, że po kilku latach, że jednak ludzie oglądają filmy w ten sposób. Wyczyszczono jeszcze bardziej deskę rozdzielczą. Wcześniej, gdy tutaj była wajcha, wprost przeniesiona z Mercedesa. Teraz te wrzucanie biegów przeniosło się na ekran. Biegi mamy tutaj. Za ten samochodzik sobie łapiemy i przesuwamy go do przodu, jeżeli chcemy jechać do przodu. Teraz, żeby wrzucić wsteczny, naciskamy sobie na samochodzik, przesuwamy do tyłu. Możemy sobie cofnąć i teraz możemy sobie wrzucić, nie wiem, neutral. Teraz się toczymy, zobaczcie. A żeby się zatrzymać, P. Ktoś zapyta, co się stanie, jak nam się ekran zepsuje, albo uderzymy czymś i tutaj na przykład to nie będzie nam działać. Nie pojedziemy. Debilisz! Fakt, że tutaj nie znajduje się żadna wajcha, ani tutaj nie znajduje się żadna wajcha, wymusiło to, żeby to było wszystko tutaj w środku. I mamy w ten sposób kierunkowskazy w tym miejscu. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Biegi to nie jedyna rzecz, która trafiła na ekran, ponieważ trafiło tutaj jeszcze parę innych śmiesznych aplikacji. W przedniej części samochodu znajdują się głośniki. Byliście świadkami tego, gdy Tesla się z Wami witała, tak naprawdę byłem to ja. Gdy klikniemy sobie megafon i coś sobie powiemy, to słychać nas z zewnątrz, ze zmienionym głosem. No przelać przez to przejście, co się patrzysz? No bardziej zielony nie będzie! Ale trzeba pamiętać, że jak popierdalamy w dupę komuś... Na przykład Adamowi, że nam wlazł w kadr, jak robimy testy. I teraz mówimy o nim brzydkie rzeczy, on się obraca i my nie wiemy na przykład dlaczego. A my mamy kurwa megafon włączony, on wszystko słyszy. Możemy włączyć coś takiego jak dźwięk klaksonu i wtedy po każdym naciśnięciu standardowego klaksonu, który brzmi normalnie jak we wszystkich samochodach, po nim następuje dźwięk, który sobie ustawimy.
W tym przypadku na przykład może być to La Cucaracha. Oryginalna koza. A teraz ja. Co więcej, możemy tutaj sobie totalnie wyciszyć, a na zewnątrz gra. Czyli możemy tylko innych wkurwiać, a nawet siebie nie. Tor trochę przesech. Są miejsca, gdzie są małe kałuże, ale możemy sprawdzić, czy ten samochód na przyczepności, gdy ta opona troszkę temperatury nabierze, czy jesteśmy w stanie tym samochodem szybko pojechać. Także ja wsiadam, bo jest zimno i jedziemy. Próba ognia. Uwaga! Teraz! Szybko trzeba hamować. Teraz już się troszkę boję, ale też jest szybko. Czuć, że się trzyma naprawdę drogi. Hamulec po tarce. Mam nadzieję, że Tomek nie będzie zły. Jakby ty na track dayu wystartował, ty. Teraz! Jakie to szybkie jest! Co tu się wydarzyło, ty? Elon Musk nie przewidział, że powyżej 1,5 G można zrobić przeciążenie. Wrażenia z toru, moi drodzy. To, co tu jest napisane, że będę krzyczał. Myślę, że wręcz przeciwnie. Ten samochód sprawia, że zamykam jadaczkę. Mózg przetwarza to, co się właśnie wydarzyło, czyli to, jak dociska cię to do fotela, to, że jest mnóstwo trakcji, to, że jest prędkość przepotężna, że licznik po prostu pokazuje jakieś abstrakcyjne rzeczy, z tym, że nic nie słyszysz. Może ktoś faktycznie reaguje tak, że będzie krzyczał. U mnie jest to na zasadzie takiego przetwarzania. Stary boomer. I on działa jak stary komputer. Po prostu tam się musi przemielić. Cena w przypadku tego samochodu nie jest problemem, bo większe znaczenie ma fakt, że ten samochód został zamówiony 2 lata temu. Co? 2 lata chłop czekał, żeby ten samochód został wyprodukowany i żeby przypłynął tutaj do Polski. I Tomek, któremu serdecznie dziękuję za to, że obdarzył mnie zaufaniem i dał mi ten samochód na kilka dni, żebym mógł sobie nim pojeździć i nagrać dla Was wspaniały test, chce tę swoją frustrację 2-letnią wylać. Chcę sprawić, aby ktoś z Was krzyczał po 2 sekundach. Ty możesz zgarnąć ten samochód na 24 godziny. Tomek ma fundację Fun & Drive, która zbiera pieniądze na karetkę. Karetka już została kupiona, teraz zbiera pieniądze na wyposażenie tejże karetki. Co trzeba zrobić? Wbijacie w opis tego filmu, klikacie w link na Się Pomaga i z wszystkich ludzi, którzy wpłacą dowolną kwotę na właśnie tę zbiórkę, wybiorę wraz z Tomkiem jedną osobę, która się tym samochodem przejedzie, bo go dostanie na 24 godziny. Ważne, żeby po prostu zrobić ten charytatywny gest. Pace jest. Steam zagrał w grę. A widzisz mojego pada? Bo ja nie widzę swojego. To jest moro. Okej. Okay. Hit jest? Graj w pojedynkę. To cieszę się, że mnie zaprosiłeś. No to ty pograj, ja popatrzę. Tak jak kiedyś było. A ty możesz jechać? No jadę, no. A pójść? Patrz, ja też mogę. No to ja dodaję gazu, ty skręcaj. Dobra. Nie, nie mogę. Jak ty dodajesz gazu, to ja nie mogę skręcać. Teraz ja jadę. Teraz już puść. Ło, nitro. Dobra, teraz ty jadź, bo ja się boję. O, jaki drifter. I pije. Oddawaj, panie. Nie będzie grania. Koniec. Do książek. Korek się skończył, jedziemy dalej.
Jeździłem wieloma elektrykami, ale stwierdzam, że Tesla jest jednak i tak najbardziej do przodu i tak jest najbardziej rozwinięta, jeśli chodzi o zasięgi, o technologię i o to, jak to wszystko działa. Wnętrze okej, może być trochę gorzej spasowane, może nie być aż tak bardzo premium, jak się je bliżej pozna. Natomiast jeśli chodzi o tą technologię, która się tam w podłodze znajduje, no to jest najwyższa półka. Myślę, że ewentualnie, nie wiem, Audi, Porsche, jakieś ogromne koncerny z ogromnymi nakładami finansowymi, z przepotężnymi mózgami, jeśli chodzi o inżynierię, mogą sobie pozwolić na to, żeby zbliżać się konkurencyjnie do tego, co Tesla oferuje. Z racji tego, że jest to najmocniejsza wersja, to potrzebuje też najwięcej prądu, a z racji tego, że najwięcej prądu potrzebuje, to ma też dużą baterię, która naprawdę wystarcza po naładowaniu do pełna na 507 km, 510 się tutaj pojawia na tej bateryjce z boku. Tak realnie można 400-450 km tym samochodem zrobić. Możemy ją sobie ładować co trzeci, co czwarty dzień tak naprawdę. To jeżeli oczywiście ciśniemy, driftujemy albo próbujemy, no to oczywiście ten zasięg ucieka. Wczoraj naładowałem ją do pełna, miała tam 502 km zasięgu. Pojeździłem nią trochę, zasięg pokazywał 470. Dzisiaj przyjechałem na tor, pojeździliśmy sobie pół dnia, teraz jest godzina tam powiedzmy 14, jeździmy od 10, zasięg pokazuje 213, jeszcze na ładowarce nie byliśmy. Teraz, żeby zrobić próbę tego dragstera, no to sobie doładuję ten samochód, przejdziemy się na supercharger, ona ma teraz jeszcze darmowe kilometry superchargera, bo jak się Tesla kupuje, to mimo tego, że ładowanie superchargera już jest płatne przy nowych Teslach, to ma się jakiś tam określony limit od kwoty, jaką się wydało na Tesle, darmowych kilometrów superchargera. Można to porównać do takiego dealera, którego nikt nigdy nie widział przy szkole, który w cukierku daje marihuananę dożylnie i można wtedy posmakować i wtedy się człowiek uzależnia i stajemy się jego klientem. Tutaj Elon Musk był trochę takim dealerem, bo na początku mówił, dobra, będziecie jeździć za darmo, kup elektryka, to będzie twój jedyny koszt tak naprawdę, a teraz troszkę się to zmienia, chociaż Tesla i tak ma swoją sieć superchargerów, no większość innych aut elektrycznych musi korzystać z firm zewnętrznych. Wczoraj pojechałem na Greenwaya i od powiedzmy tak 211, tak jak teraz mam zasięg, do pełna zapłaciłem 198 zł. Czyli około 200 zł za 200 km, złotówka za kilometr mniej więcej z takiej komercyjnej stacji przy supermarkecie. To już musicie sami ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało. W życiu każdego użytkownika aut elektrycznych nadchodzi niestety ten nieszczęsny moment, w którym trzeba przyjechać na ładowarkę. Mamy dwa rodzaje przewodu. Zwykły, a to jest CHAdeMO. I na superchargerze jest o tyle łatwiej, że po prostu przyjeżdżacie, wkładacie i koniec. Na takich Greenwayach popularnych, jak jest gniazdo 50 kW, to już jest dużo. A tutaj mamy 146 kW. Widać, że już są wykorzystane te darmowe kilometry, ponieważ jest nam tutaj naliczana opłata. 25 km za 15 zł. A mówiłem wam, że na Greenwayu to jest mniej więcej złotówka za kilometr, więc na superchargerze wychodzi taniej oczywiście. Trzeba sobie odpowiedzieć, czy to dużo, czy to mało, bo na stacji benzynowej też uciekają pieniądze, szybciej nawet. Bo w dwie minuty jesteśmy w stanie 350 zł stracić, albo 400 nawet. A little longer than a few minutes later. Minęło pół godziny, naładowało nam się 374 km. Myślę, że to nadal nie poziom aut spalinowych, gdzie cały proces tankowania gdzieś nawet na autostradzie zajmuje 5-7 minut z kawą i hot dogiem, może 15, ale 15 minut z kawą i hot dogiem z pół godziny w porównywalnym w samochodzie, który ma 1000 koni, to już się zaczynamy zbliżać do poziomu, w którym to zaczyna być naprawdę porównywalne, nawet bym użył słowa alternatywne. To już nie jest technologia ta, która była 5 lat temu. To robi wrażenie. Zrobiło się ciemno, moi drodzy, a to dlatego, że pojechaliśmy aż do Niemiec. Znajdujemy się na niemieckim autobanie, będziemy sprawdzać prędkości, jakie się tutaj znajdują. O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Ale inny wymiar, co? Kapotopol
ja mam kurwa, patrz, co mi się stało i ja mówię, mógł nic teraz. Ścisnęły mi się kurwa żuchwa. O stary, mefedron to niczym, nie? Wyszło nam, że od 100 do 200 rozpędza się w około 4 sekundy. To by się zgadzało z przewidywaniami producenta, który mówi, że od 0 do setki w 2,1 sekundy się rozpędza ten samochód, a od 0 do 200 w 6. No czyli 2 sekundy do setki i 4 sekundy do 200. Ale to jeszcze jedno doświadczenie zrobimy, takie jak zawsze się w Tesli robi, wiesz jakie? Dodam gazu, zahamuję i dodam gazu. Kurbo, ocalał! Jesteś gotów? Nie! O Jezu, ale to jest kurwa straszne! Lasuje się wszystko, nie tylko mózg. O! Co? Ja już wiem, dlaczego kurwa on tak powiedział. On minutę przed kurwa tym wywiadem chłop jechał S-Playdem, na pewno. Bo ja bym kurwa się tak samo wypowiedział po czymś takim. Wjeżdżamy na granicę Polski. Już wracamy do kraju. Kończy się ten wspaniały test wspaniałego samochodu, który niewątpliwie właśnie taki jest. Mam nadzieję, że samochód zrobił na was takie samo wrażenie jak na mnie, a teraz możecie podziwiać jego piękny pokaz świateł. Jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapę w górę, kliknijcie suba i wejdźcie w opis tego filmu, tam wszystkie informacje. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć. Proszę pana, on zaczął jakieś dziwne rzeczy robić, panie mechaniku. On po prostu pokazuje, jakie będą usterki w przyszłości w tym samochodzie.